Po takiej pięciogodzinnej podróży dotarliśmy tutaj do kolegów kołowieckiego. Odyniec Nieporęt i Świt Sulisze. Sulisze, tak. To jest zarząd okręgowy Ostrołęka. Cieszymy się niesamowicie, bo na zaproszenie tutaj właśnie kolegów z tych dwóch kół jesteśmy. Zamierzenia naszego wyjazdu, tak jak mówiłem w poprzednim programie, zresztą zapowiadałem to. Chcemy porozmawiać o polskim łowiectwie, chcemy zapolować, a zapolujemy z osobami w tej chwili decyzyjnymi w Polskim Związku Łowieckim. Czyli wspólnie porozmawiamy, spotkamy się z prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, kolegą Marcinem Możdżonkiem i z łowczym krajowym Eugeniuszem Grzeszczakiem. W tej chwili czekamy jeszcze na kolegów, bo mają do nas dojechać. Będzie też profesor Gwiazdowicz. A to jest taki konik tutaj naszego przyjaciela, z kolei profesora Norberta Strzygiola, strategia. Więc koledzy profesorowie będą mogli sobie porozmawiać na temat strategii. My porozmawiamy oczywiście o problemach Polskiego Związku Łowieckiego, bo taki cel jest naszego spotkania, żebyśmy mogli zadawać pytania naszym przedstawicielom i oczekujemy, że będą odpowiedzi, które nas usatysfakcjonują, ale też nie tylko same rozmowy gdzieś przy stole, bo ruszymy w łowisko. Będziemy na polowaniu, chociaż jak wiecie, to nie jest jeszcze sezon na rogacze, ale będziemy polować w formie pilnowania upraw. To też jest polowanie. Także koledzy będą z bronią, my też mamy broń, mamy odstrzały. No i pilnowanie kukurydzy. Chciałem tylko dodać, że konik konikiem, ale w dzisiejszych czasach posiadanie strategii jest bardzo ważne. Przerabiam to na Politechnice Częstochowskiej, a uważam, że bardzo dobrze się stało, że w końcu ukazała się też strategia Polskiego Związku Łowieckiego, Zrównoważonego Łowiectwa i chętnie o tym porozmawiam z profesorem Gwiazdowiczem i z innymi kolegami. Także zapraszamy Was na takie polowanie, no niecodzienne polowanie, spotkanie, bo nie zawsze jest okazja, wiadomo, szczególnie koledzy, kolega łowczy krajowy, kolega prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, to są osoby bardzo zajęte. Ale ja bym tak chciał też trochę odczarować ich. Pokazać ich, że to są normalni myśliwi, normalni ludzie, tak zawsze apelowałem o to. Po prostu przybliżyć sylwetkę osób, które pełnią w tej chwili takie bardzo poważne funkcje w naszym związku, ale osób, które są jednymi z nas. Bo my wszyscy jesteśmy myśliwymi. No więc cel tego spotkania jest właśnie przybliżenie tych sylwetek, no ale przede wszystkim rozmowy, mam nadzieję na szczere rozmowy i żeby pokazać, że ja tak nieraz mówię o tym, że to jest, my wszyscy jesteśmy taką myśliwską rodziną, albo chcemy być. Ale jak to w rodzinie, zawsze są osoby bardzo zajęte i mniej zajęte. Ja z racji wykonywanego zawodu i z funkcji dobrze wiem, jak ci koledzy, o których przed chwilą mówiłeś, są zajęci. Także bardzo się cieszę na to spotkanie, że znaleźli ten czas, żeby się spotkać. Może nie tyle z nami, co z widzami Twojego kanału. No oczywiście, że. A za chwilę zaproszę tutaj kolegów, którzy reprezentują te koła, o których wspominałem, a potem już ruszymy w łowisko, żeby trochę Wam przybliżyć te łowiska. No i po południu już spotykamy się z prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, z łowczym krajowym, no i z profesorem Gwiazdowiczem. Zapraszamy, Daszbur. Daszbur. Daszbur, koleżanki i koledzy. W dniu dzisiejszym spotkaliśmy się na terenie dwóch kół łowieckich. Odyniec Nieporęt i Świt Sulicha. W dniu dzisiejszym chcemy zaprezentować Wam nasze łowiska. W terenie porozmawiamy, w jakim celu spotkaliśmy się w dniu dzisiejszym. A jest to o tyle ciekawe, że są to dwa skrajnie różne łowiska. Jedno to jest łowisko typowo leśne, drugie to jest łowisko, mówię tu o swoim kole już w tej chwili, jest to łowisko typowo polne. I chcemy pokazać, jak gospodarujemy i na tym leśnym, i jak skutecznie gospodarujemy na tym polnym. Szanowne koleżanki i koledzy, znajdujemy się na terenie obwodu numer 63. Chciałbym Wam zaprezentować jedno z rozwiązań w naszym kole. Wykorzystaliśmy linię wysokiego napięcia do zagospodarowania tego terenu w kontekście pasa zaporowego. Pas zaporowy spełnia funkcję ochrony przed szkodami łowieckimi. Zwierzyna bytuje tu, jak widzicie, co noc w bardzo dużej ilości. Dzięki temu nie wychodzi nam na
uprawy, zasiewy. Koło łowieckie płaci dużo mniejsze odszkodowania, a przede wszystkim mamy bardzo dobre relacje z lokalnym społeczeństwem. Pasy są uzupełniane raz w tygodniu i mamy specjalną maszynę, która to obsługuje. Natomiast dodam, że tą maszynę, która kosztuje znaczną kwotę, kupiliśmy tak jakby na spółkę, tak? Tak. Dwa koła się złożyły i ta maszyna obsługuje dwa koła i to pozwoliło nam po prostu obniżyć znacznie koszty, a robi genialną robotę. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że ambony, które widzicie, absolutnie nie służą do wykonywania polowania indywidualnego. Ambony te służą nam do wykonywania polowania zbiorowego. Tu siedzą, zasiadają myśliwi, którzy są rozstawiani przez prowadzącego polowanie. Na tym terenie nie prowadzi się odstrzału jakiegokolwiek. Zwierzyna ma mieć tu święty spokój. Tylko żeruje, żeby nie wychodziły dziczki nam na pola do rolników. Obwód 63 obejmuje powierzchnię niespełna 7 tysięcy hektarów. Jest to obwód leśny. Sąsiaduje również z obwodem 85, obwodem polnym. Razem gospodarujemy na powierzchni 10 212 hektarów po wyłączeniach. Jeśli chodzi o obwody Kołowieckiego, tak. Świt, Sulisze, to może to bardzo są, proszę. To są obwody polne, więc bardzo zróżnicowane mamy łowiska. Ale mamy bardzo dużo również grubej zwierzyny, dużo dzika i też oczywiście musimy myśleć o tym, żeby ochronić pola rolników przed szkodami. Podobną metodą również pasy zaporowe. W naszym kole mamy trochę jelenia, ale mamy również swoją, od 15 lat prowadzimy hodowlę danieli i tego daniela w łowisku mamy dzisiaj bardzo dużo, strzelamy złotomedalowe byki i bardzo mocno pracujemy nad populacją zwierzyny drobnej. Cieszymy się dzisiaj pięknym stanem bażanta, cieszymy się dobrym stanem zająca, również kuropatwy. Dodam jeszcze, że w obwodzie 63 w zeszłym sezonie dotknęła nas niestety nieszczęście w kontekście wirusa ASF, z którym nasze koło poradziło sobie, myślę, że w wzorowy sposób. Mianowicie w przeciągu 3 miesięcy pozbyliśmy się wirusa z naszego terenu poprzez ciężką pracę wszystkich członków koła, piesków, które poszukiwały trucheł. Wyzbieraliśmy wszystkie padłe dziki. Od tamtej pory wszystkie dziki, które pozyskujemy na terenie naszych obwodów, są zdrowe. Dodatkowo za chwileczkę przemieścimy się w drugie miejsce naszego obwodu, gdzie chcielibyśmy Wam pokazać drugą formę zapobiegania szkodom łowieckim. Mianowicie nasze koło gospodaruje, na naszym obwodzie mamy wydzierżawione 15 hektarów gruntów rolnych, na których prowadzimy specjalnie w kontekście zwierzyny płowej przede wszystkim poletka. Znajdujemy się w tym momencie na jednym z poletek, jednym z upraw, które nasze koło prowadzi. Jest to specjalny zasiew mieszanki traw dla jeleniowatych. Ma to wpływ przede wszystkim na szkody łowieckie zarówno u rolników, jak i w lasach. Zwierzyna generuje dużo, dużo mniejsze szkody zarówno w nadleśnictwie. W tym miejscu chciałbym również podziękować za współpracę z nadleśnictwem Parciaki, które wydzierżawiło nam te tereny w kontekście zabezpieczenia przed szkodami. Kochani, chciałbym Wam pokazać kolejny element, który jest w naszej ocenie bardzo istotnym elementem dbania o dobrostan zwierzyny, o to, żeby miała wszystko, czego jej potrzeba. Są to lizawki na terenie naszego obwodu, niespełna 7 tysięcy hektarów. Mamy prawie 160 lizawek, które znakomicie spełniają swoją funkcję. Serdecznie Was namawiam i zachęcam do tego, aby korzystać z tych lizawek. Zapobiegamy tym sposobem szkodom przede wszystkim w nadleśnictwach. Jelenie nie pałują na tyle mocno młodych upraw. Żeby to było problematyczne. Żeby to było problematyczne. No my zauważamy bardzo duże zainteresowanie zwierzyny płowej naszymi lizawkami, co też, nie ukrywam, w wielkim stopniu nas satysfakcjonuje.
Daszbur, szanowne koleżanki i koledzy, chciałbym Was poinformować, że zaszczycił nas swoją obecnością prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, kolega Marcin Możdżonek, który w dniu dzisiejszym, po ciężkim dniu pracy, będzie wspierał moje koło w pilnowaniu zasiewów. Marcinie? Dzień dobry, Daszbur, wszystkim. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za zaproszenie, z przyjemnością skorzystam. Dawno nie byłem już na polowaniu przez ten nawał pracy, jaki jest, chociażby w Naczelnej Radzie Łowieckiej, ale i w życiu prywatnym. W końcu będę mógł wyjść do łowiska i kto wie, może jakiegoś pastowanego kabana kolega wiceprezes tutaj przygotował. Jak najbardziej, stoi przywiązany. Szanowne koleżanki i koledzy, czekamy jeszcze na dojazd na miejsce łowczego krajowego i pana profesora Dariusza Gwiazdowicza, więc jak tylko do nas przybędą, oczywiście powitamy i koledzy również będą brali udział w pilnowaniu zasiewów. Już nasi goście dojechali, kolega łowczy krajowy, kolega profesor Gwiazdowicz. Takie na razie spotkanie nieformalne, powitanie. Będziemy mieć statystów w mundurach za darmo. Oczekiwani przez nas goście właśnie dojechali po całym dniu pracy w zarządzie głównym. Chciałbym przywitać łowczego krajowego Eugeniusza Grzeszczaka. Bardzo dziękujemy za przybycie. Kolejny raz witam oczywiście prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, kolegę Marcina Możdżonka i przewodniczącego Komisji Naukowej, profesora Dariusza Gwiazdowicza. Serdecznie witam. W dniu dzisiejszym będziemy zajmowali się tymi zadaniami, które należą do wszystkich myśliwych, mianowicie będziemy pilnować zasiewów. Mamy trudny okres, kukurydza jeszcze nie powschodziła i koledzy po ciężkim dniu pracy, mam nadzieję, że wesprą nasze koło w pilnowaniu zasiewów. No, zamierzamy tą prośbę zrealizować i wesprzeć tutaj kolegów z koła w pilnowaniu upraw. Kukurydza nie powschodziła, a szkody wyrządzane na tym etapie są duże. Więc jeżeli myśliwi z pewną troską do tego zadania się odnoszą i aktywnie pilnują zasiewów, to ograniczamy te szkody, a przecież rolnicy czekają na odszkodowania, bo koniunktura w rolnictwie nie jest najlepsza. Ceny zbytu niezbyt wysokie z różnych powodów, o których byśmy mogli tu długo mówić. Także szkody te, które wyrządza zwierzyna, powinny być kontrolowane, zapobiegane, żeby te odszkodowania były niższe. Kolego prezesie? Nic dodać, nic ująć. No dzisiaj postaramy się, żeby żaden dzik się nie prześliznął przez nasz szpaler, który ustawimy. Po ciężkim dniu pracy i też i łowczemu krajowemu, i przewodniczącemu Komisji Naukowej, i prezesowi, wiceprezesowi należy się chwila wytchnienia przy pilnowaniu zasiewów. To znaczy, myślę, że my to wytchnienie to będziemy obcując z naturą czerpać, ale to zadanie traktujemy jako poważne. Pilnować upraw to ważne zadanie i traktujemy jako kontynuację tych zajęć, które w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego wcześniej żeśmy wypełniali, a teraz w łowisku. Kolego, profesorze? Przykład idzie z góry, szanowne koleżanki i koledzy. Zobaczcie, najważniejsze osoby w naszym łowiectwie pilnują kukurydzy. No wspaniała sprawa, bierzmy przykład. Witamy Was teraz. Powitaliśmy się już z członkami Naczelnej Rady Łowieckiej, z kolegą łowczym, a teraz przyszedł czas na takie rozmowy, które były założeniem też tego naszego spotkania. Będą polowania, ale też bardzo, bardzo ważne są rozmowy. I chcemy porozmawiać o Polskim Związku Łowieckim, ale szczerze. Takie jest założenie i tak mi koledzy obiecali, że będziemy szczerzy w naszych wypowiedziach. Ja oczywiście z góry zaznaczam, że ja w tym wszystkim jestem tylko jakby, ja to rejestruję po prostu, ja to zapisuję i ja zadaję pytania, ale też opinie naszych kolegów to są opinie ich własne, więc ja do nikogo nie jestem ani przywiązany, żeby, od razu muszę o tym powiedzieć. Więc serdecznie zapraszam i dziękuję jeszcze raz. Ja bym się chciał zwrócić teraz do kolegi prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i zapytać o te niedawne nasze protesty, w których wielu myśliwych uczestniczyło, ja też, o Warszawę szczególnie. Są takie opinie, były też takie opinie, że zostaliśmy porzuceni przez Naczelną Radę Łowiecką, że Naczelna Rada w żaden sposób się nie interesowała strajkami. No więc jest wspaniała okazja zapytać się prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, jak
jak oczami prezesa, jak kolega prezes to widzi. Jak naprawdę wyglądało z waszej strony podejście do tych protestów, żebyśmy my, myśliwi, mogli po prostu na to spojrzeć właśnie w ten sposób, że Naczelna Rada czy nas porzuciła, czy nas nie porzuciła, czy to są opinie prawdziwe, czy nieprawdziwe. Oj, to jest daleko idące nadużycie. Absolutnie Naczelna Rada nikogo nie porzuciła i tym bardziej nie porzuciła protestów. Każdy z członków Naczelnej Rady Łowieckiej uczestniczył w tych protestach na tyle, na ile mógł. Jedni w swoich okręgach, drudzy przyjeżdżali do Warszawy. Reprezentowaliśmy oczywiście Polski Związek Łowiecki i Naczelną Radę Łowiecką, wspieraliśmy myśliwych, bo to była słuszna sprawa. My oczywiście jesteśmy mocno związani ze środowiskiem rolników, leśników, to wszyscy doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, więc nasze wsparcie też tam było. Nie każdy mógł być osobiście w Warszawie, chociażby ja miałem sytuację taką, a nie inną rodziną, że nie mogłem po prostu wyjechać z Olsztyna, ale wspierałem kolegów w swoim okręgu, nawet udało mi się nakarmić towarzystwo, udało mi się zorganizować 1000 porcji grochówki, aby wszyscy byli najedzeni w tym trudnym czasie, więc nie. Drugą sprawą jest to, że my cały czas prowadzimy i prowadziliśmy wtedy bardzo intensywne rozmowy z ministrem i z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, też mieliśmy pewne ustalenia. Nie chcieliśmy do końca zaogniać tego konfliktu, który był naprawdę bardzo duży. Jego na zewnątrz może nie było widać, ale te rozmowy, które miały miejsce, które dalej mają miejsce, one mają bardzo wysoką temperaturę, są często bardzo emocjonalne, czego staramy się unikać i chcemy to trochę tonować. Dlatego też trzymaliśmy się pewnych założeń i pewnych ustaleń, które zostały nałożone przez obie te strony, bo pamiętajmy, że celem nadrzędnym jest dobro polskiego łowiectwa, jest dobro polskich myśliwych, a my nie chcemy budować nowych konfliktów, nie chcemy ich rozdrapywać, nie chcemy tego burzyć, tylko chcemy budować zgodę i chcemy w końcu wzmacniać naszą organizację przez też działania chociażby dyplomatyczne. No a z tym wiąże się moje kolejne pytanie. Czy według kolegi prezesa jest przyszłość dla tego związku? Czy jest miejsce w Polskim Związku Łowieckim dla Związku Zawodowego Myśliwych? Ciekawe pytanie. Ja to widzę troszkę inaczej. Z mojej perspektywy ludzie, którzy biorą udział w tej inicjatywie, to są ludzie, którzy są w pewnym sensie sfrustrowani tym, co się działo przez lata, że tak naprawdę się nic nie działo, nic nie... Władze Polskiego Związku, Naczelna Rada, Zarząd Główny nie były aktywne wystarczająco. Jest takie poczucie wśród myśliwych i oni chcą działać. I to jest bardzo dobre. Ja się cieszę z tego, że duch w naszej społeczności nie umiera. Ale też z drugiej strony mamy teraz władzę, mamy nowego łowczego krajowego, jest nowy prezes, tak jak cała Naczelna Rada Łowiecka, wybrani demokratycznie, więc mamy legitymację myśliwych i my teraz działamy, naprawdę pracujemy dużo, pracujemy ciężko i pracujemy dla dobra Polskiego Związku Łowieckiego. I chcemy wykorzystywać wszystkie aspekty, cały potencjał, jaki mamy. Więc również i ten można byłoby wykorzystać, chociaż pamiętajmy, że my jesteśmy organizacją samorządną, chociaż na razie jeszcze nie do końca, o to walczymy i chcemy tego pełnego przywrócenia, no bo jednak zrzeszenie, które ma w swoich szeregach 130 tysięcy ludzi, jest mocne, ma swoich przedstawicieli, ja bym się tego trzymał, bo uważam, że obraliśmy dobrą drogę po to, aby wzmacniać nasz Polski Związek Łowiecki i tego bym się trzymał. Wykorzystajmy ten czas, wykorzystajmy naszą siłę jako jedność, wykorzystajmy to, że łączy nas cel, łączy pasja, nie szukajmy dodatkowych podziałów, nie szukajmy polaryzacji, które są zupełnie niepotrzebne, zwłaszcza w tym trudnym czasie, gdzie mamy takich przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jakich mamy, więc tym bardziej musimy pokazać, że jesteśmy razem. To są takie tematy życiowe dla nas, myśliwych. Wiadomo, że też o wszystkim nie możecie mówić jako centralne władze Polskiego Związku Łowieckiego, bo zawsze to jest polityka. Polityka to są działania zakulisowe. Ale też myśliwi chcą pewne rzeczy wiedzieć. Ja jeszcze zapytam, nim przejdę też i poproszę o pytanie, że ja zadam pytanie koledze Łowczemu, ale chciałbym powiedzieć,
bo były wysunięte przez ministra, przez wiceministra Dorożałę, było wysunięte 8 postulatów, które miały w jakiś sposób nas ograniczać, w naszych prawach łowieckich. I czy z tych 8 postulatów, tych głównych takich, które większość z nas wie, czy naprawdę któreś mogą być zrealizowane, czy nam, co nam grozi? Takiego, że w tym sezonie, który, no bo rozpoczęliśmy sezon 2024-2025, no więc czego możemy się spodziewać w tym sezonie? Czy to będzie sezon taki, jaki my znamy, czy to będzie sezon już z wieloma zmianami? Z punktu widzenia prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, jeżeli prezes może zdradzić trochę kulis. Kulisy są takie, że nic o nas bez nas. Po to powstaje zespół, który mam nadzieję powstanie, bo czekamy na jego w końcu pierwsze obrady do spraw reformy łowiectwa. Oczywiście my na pewne rzeczy się zgodzimy, chociażby sami postulujemy o tym, to Łowczy Krajowy też podnosił, że okres ochronny dla loch powinien powrócić i tu jest zgoda ponad podziałami, ale na pewne rzeczy też się nie możemy zgodzić. Jeżeli będziemy mieli twarde dane, jeżeli zespół do spraw reformy łowiectwa, w którym znajdą się eksperci, w którym znajdą się doktorzy, profesorowie, ludzie z wiedzą, merytoryczni, ludzie z dorobkiem naukowym, którzy zjedli, za przeproszeniem, zęby na danej dziedzinie, to wtedy będziemy mogli się o to opierać. Nie możemy pozwolić sobie na to i na pewno Naczelna Rada Łowiecka, ani w ogóle Polski Związek Łowiecki nie pozwoli sobie na to, aby jakiekolwiek zmiany w łowiectwie miały zachodzić tylko i wyłącznie pod wpływem emocji, czy pod wpływem tak zwanego bambinizmu. Nie, to nie jest nie tędy droga. Zejdźmy na ziemię i żyjemy w państwie też prawa i przestrzegajmy go i budujmy je na merytorycznych przesłankach, a nie tylko na emocjach czy sztuczkach socjotechnicznych. Teraz byśmy się trochę zamienili z miejscami, dlatego że chciałbym porozmawiać z kolegą łowczym krajowym też na temat pracy łowczego. Wiadomo, że to jest funkcja odpowiedzialna. Nas jest chyba w tej chwili około 130 tysięcy, jeżeli się nie mylę. Może z ogonkiem, może bez. Ale kolego łowczy, ja może zadam to samo pytanie najpierw. O protesty myśliwych. Czy my, bo ja mówię, też uczestniczyłem w tych strajkach, czy my przez takie działania możemy naprawdę, czy pomóc związkowi, czy możemy się po prostu jakiś przyczynić do tych rozmów, które są prowadzone za kulisami, czy to ma jakiś wpływ, czy raczej nie? Opinie w ogóle chciałbym kolegi poznać na temat tych naszych protestów. To znaczy, protesty są organizowane po to, żeby formułować postulaty, jakie dane środowisko chce zgłaszać pod adresem tych, którzy mają wpływ na to, jak polskie łowiectwo ma wyglądać i jak prawo regulujące ma być stanowione czy zmieniane. No więc myślę, że te protesty były okazją do sformułowania i w sposób szerszy zakomunikowania, o co chodzi środowisku łowieckiemu, które, jak pan redaktor powiedział, liczy, nie chodzi o ogonki, jesteśmy policzeni, jest nas 130 tysięcy, zorganizowani jesteśmy w związku, związek to zrzeszenie, obchodzimy właśnie stulecie swego działania w Polsce po odzyskaniu niepodległości, a przecież pod trzema zaborami przez 123 lata funkcjonowały, również związki były trzy, ale funkcjonowały. W związku z tym jesteśmy takim NGO-sem mającym duże doświadczenie i no prawa do protestowania nikt w demokratycznym państwie nikomu nie odbiera. Natomiast jeżeli chodzi o te działania, które mają doprowadzić do tego, aby zmieniać regulacje, to zostało to wynegocjowane i postanowione, że w resorcie klimatu i środowiska powstaje zespół, o którym mówił już prezes Możdżonek, i poza zespołem te regulacje mają się nie jak gdyby odbywać. W tej chwili minister wystąpił o to, żeby dodatkowych przedstawicieli, my Świat Nauki również angażujemy do tych rozmów, bowiem musimy znać skutki tych regulacji. Oczywiście postulaty skierowane są przez różne środowiska i mamy świadomość, że należy się otworzyć na dyskusję, ale dyskusja ma być merytoryczna, rzeczowa i tego już na protestach się nie załatwi. To się załatwi przy negocjacyjnym stole, no w formule, która chyba dobrą została obrana, że w ministerstwie wiceminister powołał zespół w ramach którego będziemy o tych różnych szczegółowych kwestiach rozmawiać. Mam nadzieję, że no, ten zespół rozpocznie pracę i rozpocznie jeszcze pracę w maju i to wtedy będą konkretne
znane, jakie są regulacje. Bo w tej chwili to dowiadujemy się z komunikatów prasowych, a przecież prawo w prasie się nie ustanawia. No wiemy jak... Znaczy tak, ale my rozmawiamy, ale czy jest, bo wiadomo, że my zawsze z naszej strony jest dobra wola, jest wola, żebyśmy może coś zmieniali, ale dla dobra też polskiego łowiectwa. Ale czy po tej drugiej stronie jest jakakolwiek wola? Bo tu jeszcze muszę nawiązać też o to, no poruszyć ten temat. Wiadomo, że funkcja łowczego krajowego to nie jest funkcja z wyboru w tej chwili, nie? Bo to jest funkcja po prostu no, jakby rządowa. Tak powiedzmy. Tak, z powołania. Tak. Zmieniono ustawę. Więc tutaj kolega prezes ma trochę inne pole manewru. Kolega prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, ale kolega łowczy jest jakby troszkę związany. No więc jak z tego punktu widzenia my możemy działać? Z jednej strony założenie nawet strategii jest, że dążymy do niezależności Polskiego Związku Łowieckiego, do przywrócenia tej niezależności. No z drugiej już, strony... Już odpowiadam. Ja oczywiście na mocy ustawy jestem powoływany, czyli stanowisko łowczego jest z powołania, a nie z wyboru. Myślę, że zrzeszenie, które ma taki dorobek, które jest tak liczne, które realizuje zadania państwa, bo przecież my realizujemy zadania państwa w zakresie łowiectwa, a nie jakieś własne wydumane plany. Łowiectwo to nie tylko polowanie, właśnie ta strategia, o której mówimy, dokument, który powstał, on jest z perspektywą... Proszę bardzo. Tak to wygląda, koleżanki i koledzy. Pięknie wydane. No, treść to jest do dyskusji, bo też o tym porozmawiamy. Ale to znaczy bardzo. Do dyskusji, ale temat, o który pyta pan redaktor, jest tu zawarty, że my zasługujemy na to, żeby być samorządni, żeby samorządność przywrócić. Ta samorządność ma być na każdym szczeblu. Także oczywiście wybieramy rady okręgowe. Rady okręgowe wybierają delegatów, zjazd wybiera Naczelną Radę Łowiecką, a Naczelna Rada Łowiecka wybiera łowczego krajowego. To jest powrót do samorządności. Zresztą pewne praktyki w zakresie działających zrzeszeń, podobnie tak długo jak i nasz, choćby Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że niedawno uchwalona została ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, samorządnie wybiera swoje władze i, że tak powiem, realizuje również zadania, bardzo ważne zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa, wyznaczone przez państwo. Pan pyta o tą samorządność. Ja tuż na pierwszym, że tak powiem, spotkaniu z Naczelną Radą Łowiecką zadeklarowałem, że w moim przekonaniu przywrócenie pełnej samorządności to jest wielkie zadanie dla nas jako zrzeszenia. Funkcjonujemy, oczywiście to nie jest kwestia uchwały Naczelnej Rady, to jest po prostu zmiana ustawy. Ustawy wiemy, gdzie są uchwalane, funkcjonujemy w określonej rzeczywistości politycznej. W moim przekonaniu jest klimat aktualnie do tego, żeby pracować nad ustawą, a więc żeby środowisko pewien projekt wypracowało, a w układzie parlamentarnym czy nawet rządowym tą ustawę zmienić, która przywróci samorządność. Myślę, że to bardzo ożywi nasze działania, bo wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe w demokratycznym państwie są pewnym filarem nie tylko demokracji, ale również filarem budowania odporności państwa w różnych trudnych sytuacjach. I my jako związek, pan redaktor mówił również o strażach, bo Związek Ochotniczych Straży Pożarnych również jest planowany do wykorzystania, wzmocnienia odporności państwa na trudne sytuacje kryzysowe. Ja mam jedną taką prośbę, żeby do mnie nie mówić redaktorze, bo ja się im nie czuję, tylko kolego Tadeusz. Bardzo proszę. Bardzo proszę, ja kolego Tadeusz. Ja się nie czuję żadnym redaktorem. To ja też jestem kolegą łowczym, a nie panem łowczym. Tak, ja mówię kolegą. Więc ja jestem raczej skromnym człowiekiem. Ja bym chciał teraz jeszcze zapytać kolegę prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, co jest teraz na wokandzie. Co teraz robicie jako Naczelna Rada Łowiecka? Bo też dodam, że no, jestem w komisji promocji, której szefem jest tutaj kolega prezes. I proszę mi powiedzieć teraz, nad czym w tej chwili pracuje Rada, Naczelna Rada Łowiecka, i jak wygląda tak skrótowo powoływanie takiej komisji? A więc powoływanie takich komisji. Na jednym z poprzednich posiedzeń Naczelnej Rady Łowieckiej powołaliśmy te komisje wraz z ich przewodniczącymi. Po czym przewodniczący mieli za zadanie dobrać sobie skład tych komisji, więc tutaj Naczelna Rada wyraziła pełne zaufanie do swojego wyboru i do ich przewodniczących. I na ostatnim posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej
składy komisji zostały uzupełnione i teraz będziemy ukonstytuowane i teraz będziemy się zbierać, teraz będziemy ustalać regulamin pracy takiej komisji, będziemy wyznaczać kierunki, w jakich dane komisje pójdą. Po prostu zabierzemy się do pracy. Te komisje są szalenie istotne dla nas. Przed nimi będzie naprawdę mnóstwo zajęć, mnóstwo roboty, mówiąc kolokwialnie. I te komisje, ich praca będzie weryfikowana, będzie sprawdzana. Nie może być tak, jak to bywało. Niestety niektóre komisje, koleżanki i koledzy, nie zebrały się ani razu. Więc to jest rzecz niedopuszczalna i ona w tej kadencji Naczelnej Rady Łowieckiej nie będzie miała miejsca. Czyli powiedzmy, praca komisji, tak skrótowo, na przykład, no ja jestem członkiem Komisji Promocji Kultury Łowieckiej. W jaki sposób? Gdzie my się spotykamy? Jak wygląda na przykład spotkanie takiej komisji? Bo ja w takiej komisji nigdy nie byłem. Chociaż nie, w Częstochowie byłem, przepraszam. Ale my będziemy tylko w Komisji Promocji. Komisja Kultury to jest inna komisja, inny przewodniczący. Nie, nie, nie. Ale to, bo wcześniej one były połączone, a teraz to postanowiliśmy rozdzielić. To też ważne, że kolega tutaj to było kultury i promocji, tak. Więc ja osobiście uważam, że promocja jest teraz dla nas jednym z kluczowych elementów w strategii rozwoju naszego zrzeszenia, dlatego to postanowiliśmy rozdzielić, bo jednak musimy podnieść świadomość ludzi, musimy dotrzeć do ludzi, musimy docierać do myśliwych, musimy docierać do społeczeństwa, musimy wiedzieć, jak to robić, do społeczności miejskich, wiejskich, w mniejszych miastach i te zadania właśnie będą należały do nas, dlatego ja pozwoliłem sobie dobrać członków tej komisji, zarówno myśliwych, zajmujących się różnymi rzeczami, jest tak jak jest kolega, jest Kamil Kulejewski, są przedstawiciele Łowca Polskiego, przedstawiciele Braci Łowieckiej, mamy kucharza świetnego, Kubę Wolskiego i ludzi też zupełnie spoza łowiectwa, bo chciałem, żeby oni spojrzeli na to swoim okiem trochę z zewnątrz. No bo jednak my siedzimy w swoim środowisku, w swojej bańce, musimy wyjść zdecydowanie poza nią. A teraz jeszcze takie pytanie, gdzie was znaleźć? Bo to, że my nagrywamy gdzieś w internecie, dobrze, wchodzicie na stronę Zarządu Głównego, ja też bardzo często wchodzę, ale poza tym są te media, tak zwane social media. I teraz w jaki sposób, gdzie najczęściej jesteście aktywni, gdzie najbardziej jesteście aktywni? Jako zarząd, budujemy cały czas te media społecznościowe, chociaż tak jak strona facebookowa Zarządu Głównego, ona już jest, ma bardzo duży potencjał, ma świetne zasięgi, ale mamy teraz swój kanał na YouTubie, który rozwijamy, do którego odwiedzania zachęcamy. Jest Instagram, jest też strona facebookowa Naczelnej Rady Łowieckiej, są strony internetowe. Te media będą sukcesywnie rozwijane, bo to są formy komunikacji, to są kanały komunikacji, gdzie możemy docierać do różnych grup wiekowych, różnych grup społecznych. Ja tylko teraz zapytam też, bo nie wszystko tak to różowo wygląda. Wiadomo, że jak jest grono 46 członków, 9, przepraszam, Naczelnej Rady Łowieckiej, członków Naczelnej Rady Łowieckiej, to jest po prostu zbiorowisko ludzi, tak jak my wszyscy jesteśmy. No więc z takiego punktu widzenia prezesa, czy są trudności, czy to naprawdę to wszystko jest pięknie, że we wszystkim się zgadzacie, czy pewne sprawy, o których na przykład słyszymy, są opóźniane, czy może nie tak szybko procedowane, jakbyście chcieli, właśnie z powodu różnego podejścia kolegów, członków Naczelnej Rady Łowieckiej? Oczywiście, że nie ma zawsze pełnej zgody. To jest 49 kolegów o różnych charakterach, o różnych predyspozycjach, o różnych ambicjach. Nigdy nie będzie tak, że się zgodzimy. To trochę mogę porównać do tego, co miałem w drużynach sportowych. Tylko i chciałbym to wprowadzić też tutaj. Tak jak zdobywałem, szanowne koleżanki i koledzy, chociażby Mistrzostwo Świata w 2014 roku, nas wszystkich w drużynie łączył cel. Celem nadrzędnym reprezentacja Polski i zdobycie medalu. My się nie wszyscy lubiliśmy, my się na pewno nie kochaliśmy. Jak ja wstawałem rano już w któryś miesiąc z kolei na zgrupowaniu, ta sama twarz, na niektórych nie mogłem patrzeć, niektórzy nie mogli patrzeć na mnie, ale zaciskaliśmy zęby i szliśmy do celu. Pchaliśmy wózek w tą samą stronę, czy się lubiliśmy, czy nie. Bardzo bym chciał, żeby taka sytuacja też miała finalnie miejsce w Naczelnej Radzie Łowieckiej. Bo nie jest kolorowo, nie jest różowo, czasami posiedzenia są niepotrzebnie w mojej ocenie przedłużane,
Ale sobie jakoś z tym radzimy. To jest też moje zadanie, żeby to w pewnym sensie opanować. A z takich technicznych rzeczy, żeby uzmysłowić wam, z czym się czasami musimy borykać, dopiero niedawno wszyscy członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej podpisali zgody na przekazywanie wszelkiej korespondencji drogą elektroniczną, co znacznie nam przyspiesza procesy, chociażby zwoływania posiedzenia, no, dostarczania dokumentów, bo było tak, że chcieliśmy jak najszybciej zaplanować kolejne posiedzenie, no ale terminy, bo trzeba wysłać, to jest 2 tygodnie plus 2 tygodnie, czyli przynajmniej miesiąc przed posiedzeniem trzeba wysyłać dokumenty. Wysyłaliśmy kurierem, nie wszyscy to odbierali. A teraz no, data wysłania maila jest równoznaczna z datą otrzymania i wszystko przyspiesza, z czego ja się już cieszę, więc małymi krokami idziemy do przodu. W tej chwili ruszamy na polowanie. Oczywiście będziemy pilnować upraw. Powozi kto? Sam kolega Łowczy. Kolega Łowczy potrafi też powozić. Wiemy, że hoduje konie. Obok kolega prezes. No i ruszamy.